Cześć, nazywam się Marcin Osman i kontynuujemy serię unboxingu. Właśnie okazuje się, że tydzień czasu to jest czas, w którym spływają ciekawe rzeczy, które mogę się z wami nimi podzielić, przedstawić, pokazać, podyskutować, pokazać wam konteksty i te prezenty, nie, to są zamówienia w większości, jeden prezent, dwa prezenty, no właśnie, dwa prezenty. Są rzeczami, które pewnie są ciekawe, interesujące. Wiem, co znajduje się w każdym z nich, ale nie wszystkie otwierałem. I ten unboxing jest po to, żeby pokazać wam kontekst tego, czym się zajmuję na co dzień, jakich mam ludzi wokół siebie, co sądzę o danym przedmiocie. I nie chodzi o jakąś taką, wiecie, dziecięcą, unboxingową zabawę, ale skoro mamy warunki, żeby to nagrać i są ciekawe paczki, to z przyjemnością pomogę osobom, które mi je przysłały, również się w jakiś sposób przedstawić, zaistnieć na mojej społeczności facebookowo-youtubowo-internetowej. Jedziemy z pierwszą paczką. Pierwsza paczka jest od firmy Mind and Dream, Michał Zawadka. Michał Zawadka jest autorem, wydawcą, aktorem, muzykiem, śpiewakiem, kim on nie jest. I zobaczcie, Michał wysłał mi paczkę, na której jest napisane: uśmiechnij się, bo zawartość paczki jest pozytywna. I narysował w sumie chyba Marcina Osmana w muszce. To zapewne jest książka Michała. To bez dwóch zdań jest książka Michała. Jego najnowsza pewnie książka, podejrzewam, której nie czytałem, której nie widziałem, a którą zaraz wam pokażę i trochę o niej poopowiadam zapewne. Unboxing Zawadki. Zawadko, otwórz się. Unboxing. Dobra. Pieniędzy nie ma? Nie ma. Dobra, tutaj mamy. 13 sierpnia. Pasja jest absolutnie konieczna do osiągnięcia długotrwałego sukcesu jakiegokolwiek rodzaju. Donald Trump. Prezydent ma rację. 19 maja. Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie. Dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się. Jest napisane John Quincy Adams, a ja myślałem, że Gary Vee. Takie karteczki dostałem. 2 lipca. Jakość to nie sztuka, jakość to nawyk. Arystoteles. 30 czerwca. Nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka. Jeszcze raz. Nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka. Nie udźwigniesz. Stanisław Jerzy Lec. Takie karteczki. Ale oczywiście główną gwiazdą tego rozpakowania, no, unboxingu jest książka Michała. Chcę być kimś. Książka jest o tym, kim jesteś, o wierze w siebie, o indywidualności i o samodyscyplinie. I to jest tom pierwszy i prawdopodobnie rozpocznę od rozdziału, czy działu indywidualność, bo tutaj są ryby. A ja lubię wędkować. Dalej trzy części będą w serii. Druga, trzecia, czwarta. Pewnie każda uzupełniała kolejną część. Tak ta książka Michała Zawadki wygląda. To, co jest fajne w książkach Michała, że one są pięknie, oprócz tego, że są mądre, to są pięknie poskładane. Są kolorowe, interaktywne. Ja nie wiem, kto jest dokładnie odbiorcą książek, bo Michał wydaje zazwyczaj książki dla dzieci i młodzieży. Tutaj nie wiem. Michał pisze tak. Chcę być kimś. Chcę być kimś to książka, w której jesteś głównym bohaterem. Musisz tylko zdecydować, czy chcesz być graczem, czy pionkiem. Nie spapraj tego. Miej odwagę być kimś i spełniaj swoje marzenia. Poznaj opinię tych, którzy przeżyli tę książkę na żywo. Warsztaty Chcę być kimś. Michał Zawadka. Dobra. Tą książkę się czyta bardzo szybko. O Jezu, jak ja lubię parwę drukarską. Michała, bo znam. Książki te przerosną ci w głowie. O, dedykacja jest. Marcinie, niech pasja budzi każdego dnia, a spełnienie kładzie do snu. Spełnij swoje marzenia, nigdy się nie poddawaj. Michał Zawadka i oczywiście uśmiech i rysunek Osmana w muszce, a może to właśnie Zawadka w muszce. To wszystko jest ładne, piękne. Bardzo interaktywna książka zapewne będzie. Dzięki, Michał. Wezmę w podróż, będę ją czytał w podróży, na pewno. Dalej. Odebraliśmy dzisiaj, przy do nas z drukarni dzisiaj ulotki. Ulotki konferencji. Co takiego fajnego jest ulotka w unboxingu? No jest, otwarłem unboxing. I pokazuję te ulotki jako przykład tego, że
my używamy każdego medium marketingowego, które pozwala dotrzeć do odbiorcy. Więc jak mamy teraz wystąpienie na konferencji u Wojtka Orzechowskiego w niedzielę, to każdy z 400 uczestników jego wystąpienia dostanie taką oto ulotkę w swoich materiałach, gdzie są prelegenci Josh, Matt Altman, Marcin Osman, Dota Stankowska, Wojciech Orzechowski. I na tej konferencji dowiecie się o tym, jak efektywnie sprzedawać. Też fajnie pachnie. I dla mnie jest ciekawe, że zrobiłem ulotki na konferencję. Czyli nieważne, jak dużo w internecie robisz, liczą się te media, które pozwalają zrealizować cele. Będziecie? Bądźcie. Bądźcie na konferencji. O! To wiem, co jest. Dzwoni do mnie wczoraj, przedwczoraj kurier. Panie, a się do budynku wchodzi. No tam naprzeciwko teatru Roma, na górę i tak dalej. Jakiego teatru? Gdzie pan jest? Na Psim Polu. Nie wiem, gdzie jest Psie Pole. Jest Psie Pole w Warszawie? Nie, w Wrocławiu. Paczka pobłądziła, bo we Wrocławiu, a już jest w Warszawie. Uwaga. Uwaga. Kod kreskowy, to nie ma znaczenia. Tools of Titans. Książka, najnowsza książka Tima Ferrisa. Bardzo chętnie zostanę wydawcą książek Tima Ferrisa, bo one równie mocne jak książka Garego Vaynerchuka, Eklunda, Altmana, Todda, Kubana rezonują ze mną i chętnie takim wydawcą takich książek będziemy. I to już się dzieje. Przyjmujemy coraz ciekawsze tytuły. Tools of Titans to jest po prostu cegłowa, nie wiem jak ja z nim będę podróżował, ponad 600 stron, której Tim Ferriss zebrał swoje lekcje z podcastów chyba z najlepszymi ludźmi na świecie, szczególnie w zakresie biznesu, rozwoju. I to jest książka o tym, jak w dużym skrócie przekraczać swoje granice za pomocą narzędzi tytanów, w tym przypadku tytanami są osoby, o których on się uczył. Nie mogłem się jej doczekać. W Polsce podejrzewam, że będzie wydana za jakieś, no pewnie z 3 miesiące. Pewnie gdzieś tak. Za około 3 miesiące. Nie ma jej, musisz ją kupić przez Amazona UK i tak ją przesyłają ze Stanów do UK, później do Polski. Amazon, kiedy będziesz w Polsce, no? Mógłbyś być w końcu w Polsce, byłoby to łatwiejsze. I całkowicie zmieniłbyś zasady gry. Padłyby wszystkie wydawnictwa, które działają w sposób standardowy. Prawdopodobnie. Ale kto wie. Idziemy dalej. A nie będzie ten. Nadawca Helion S.A. Nic nie zamawiałem w Helionie. Dobra, tu poszło. Śniegiem owiane serce, mogrzane z przytupem polotem, idą święta z Nowym Rokiem. Wszystkiego z najpiękniejsze życzy Helion. Radosław Tosta i Grzegorz Szwarc. Dzięki chłopaki. Helion. Dostałem w prezencie, dzisiaj jest dzień cegłówek chyba. Książkę Andrzej Jacek Blikle. Doktryna jakości, wydanie drugie turkusowe. Zobaczcie, zadam do czytania. Boom. A są tylko trzy książki. Znam oczywiście Bliklego. Byłem na chyba dwóch, trzech jego wystąpieniach. Panowie, dzięki za prezent. Będę czytał pewnie etapami i na pewno nie będzie to książka w podróż. Ale dziękuję serdecznie. I to jest też przykład, jak budować apartość z kontrahentami. Zwykły prezent. Nie w święta, trochę później. Jak już fala prezentu przeszła. Andrzej Jacek Blikle, Doktryna jakości. I gwóźdź programu. Pudło od Michała Frąckowiaka. Marzyło mi się, żeby mieć własną linię produktów odzieżowych i to trochę powoli już się dzieje. Otóż tym produktem, jak się pewnie domyślacie, są muszki. Prosiłem Michała Frąckowiaka, który ma firmę Men Finance z UK, z Liverpoolu, żeby przygotował linię muszek, które będą charakterystyczne dla mnie i żebym mógł mojej społeczności rozdawać, sprzedawać, whatever. I Michał przysłał mi pierwszy nakład, zobaczcie jak to wygląda. Karton, muszek.
I już wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Jest ich, podejrzewam, około 20. Są w dwóch rodzajach. Znaczy dokładnie w jednym, ale w dwóch rodzajach. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Ale pachnie pięknie drewnem. Dobrze. Jedne mają symbol LDR, a drugie mają symbol MBM. A trochę pomieszane jest? Trochę pomieszałem. Dobra. Mam nadzieję, że to widać. Piramida muszek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 20 ich będzie, tego co wiem. Albo 18. I te muszki, jakie Michał przygotował dla mnie, są zapakowane w takie to pudełko. Pachnące drewniane, ze złotym takim stemplem. W środku znajduje się muszka. Tą muszkę widzieliście wielokrotnie u mnie na nagraniach, bo jest to mój ulubiony materiał, to mucha Picasso. I to jest mucha, która zwraca największą uwagę gdziekolwiek pójdę, właśnie przez swój taki odjechany kolor i kształt. Oprócz tego jest dedykacja i pozdrowienia od Michała Frąckowiaka z Men Finest. I pokażę wam drugie rodzaj muchy. To ma symbol LDR, czyli Ladies, która jest dedykowana panią. Takie samo pudełko. Muszka jak muszka. Tylko że ta muszka różni się tym, że jest muszką damską. Muszka męska, muszka damska. Muszka męska, muszka damska. I muszka damska polega na tym, działa w ten sposób, że panie, ona jest nieco mniejsza, widzicie, ma takie sznureczki i panie zakładają sobie je w ten sposób, o, nawet moja głowa jest duża, widzicie, i mogą nosić albo niżej, albo wyżej, takim sznureczkiem. Więc jak chcesz zrobić prezent swojej dziewczynie, kupi jej muchę, taką właśnie odjechaną, która na pewno pozwoli jej się wyróżnić i tobie też się wyróżnić, bo mało osób wie, że są w ogóle muchy damskie. Że w ogóle są muchy damskie. A czemu w ogóle wam pokazuję te przesyłki? Żebyście zobaczyli, jak dużo ciekawych rzeczy robią ludzie. I zobaczcie, jakich wy macie znajomych. Czy macie znajomych, którzy robią fajne, wartościowe produkty, wydają książki, zdobywają góry. Mam znajomego, który teraz jest w podróży dookoła świata ciągnikiem. Wyruszyli z Polski w tym mrozie, minus 20 stopni i jadą dookoła świata ciągnikiem. I też często słyszę tą teorię, że z kim się zadajesz, taki właśnie jesteś, tam 5 osób definiuje ciebie. I teraz oglądając to wideo, w jaki sposób jesteś częścią również mojej społeczności i mnie. Więc to, co ci rekomenduję, to zastanowienie się, jakie ty byś dostał paczki i prezenty, co do ciebie przychodzi, czy jest to wartościowe, rozwijające cię, czy nie. No. No i tyle. Po unboxingu. Pozdrawiam. Marcin Osman. A jakbyście chcieli taką muchę sobie zgadnąć, to wkleję wam poniżej tego filmiku link i te pudełeczka mogą do was polecieć. Jest ich niedużo, więc pewnie znikną bardzo szybko. Dzięki, to byliście Marcin Osman, piątkowy unboxing. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.